Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo 24. Ze mną w studio dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie kuratorze, rok szkolny się zakończył, ale także 29, czyli wczoraj, uczniowie, którzy pracują, czyli odbywają praktykę zawodową, już w normalnych warunkach musieli czy mogą wrócić do pracy. O co chodzi? W piątek 26 czerwca zakończyły się zajęcia dydaktyczne. Rok szkolny, gdybyśmy popatrzyli z formalnego punktu widzenia, to kończy się dopiero 31 sierpnia. Ale potocznie rzeczywiście przyjmuje się, że ostatni dzień nauki, a to był poprzedni piątek, to faktycznie kończy się rok szkolny. Na stałe wakacje, czas przy okazji ważnych decyzji. Odpowiadając na Pani pytanie, bardzo się cieszymy z tego, że uczniowie szkół branżowych, czyli młodociani pracownicy, ci, którzy nabywając praktycznych umiejętności pracują u pracodawców, właśnie od poniedziałku, oczywiście przy zachowaniu rygorów sanitarnych, wrócili do pracy, czyli będą się przygotowywać, będą zdobywać praktyczne umiejętności, odbędą zajęcia praktyczne, to też jest ważne, przy okazji wesprą polską gospodarkę, to też jest nie bez znaczenia, bo odmrażamy, wracamy, gospodarka się rozpędza, to oczywiście dobrze i jeszcze raz podkreślę, przy zachowaniu rygorów sanitarnych, warto o tym pamiętać, wszak pozostajemy ciągle w pandemii koronawirusa, pracodawcy, którzy nalegali, aby ich młodociani pracownicy wrócili na swoje stanowiska pracy, otrzymali jasną instrukcję, że tak będzie, ale pod kategorycznym warunkiem, mianowicie rygorystycznego przestrzegania tych wytycznych, które sformułował minister zdrowia, główny inspektor sanitarny oraz minister edukacji narodowej. A jakie to są wytyczne, no to powszechnie znamy, czyli odkażanie, czyli dystans, czyli maseczki, czyli tam, gdzie jest to możliwe i wskazane rękawiczki. Więc jeżeli to zostanie spełnione, to daj Boże ci uczniowie zdrowo popracują, przygotowując się do wymarzonej profesji. Ale te wakacje i ten rok szkolny nietypowy, zresztą minister edukacji wysłał list taki na zakończenie roku szkolnego i z przyjemnością przeczytałem, podpisuję się pod nim dwoma rękami. Tak, napisał tam minister, że faktycznie rok nietypowy, rok trudny, podziękował uczniom, podziękował również rodzicom, bo w tym roku szkolnym to rodzice troszeczkę musieli się bardziej wykazać, prawda? To był rok bardzo trudny. Takie chińskie powiedzenie, wielokroć w tym roku przytaczane, stało się realnym, stało się doświadczeniem tysięcy nauczycieli, milionów uczniów, także rodziców, bo szkoła w jakimś sensie przeniosła się do domu, nauczaliśmy zdalnie. Czyli obyś żył w ciekawych czasach. Obyś żył w ciekawych czasach, to jest właśnie to i te ciekawe czasy nam się przydarzyły. Wolelibyśmy może mniej ciekawe, czyli normalne, czyli szkołę stacjonarną, a nie szkołę zdalną. Należy się wszystkim podziękowanie i uczniom, bo to dla nich sytuacja niecodzienna, ich rodzicom, którzy musieli się tęgo utrudzić, nauczycielom, którzy stanęli przed nie lada wyzwaniem, innym pracownikom szkoły, o nich też nie zapominajmy, szkoła wszak bez administracji, bez obsługi, bez organów prowadzących, to są w większości samorządy, nie mogłaby przecież funkcjonować, więc korzystając z okazji chciałbym bardzo nisko się ukłonić całej naszej wielkiej dolnośląskiej oświatowej rodzinie w tym niezwykle trudnym roku szkolnym. Ale uczniowie matury pozdawali, egzaminu ósmoklasistów pozdawali, jakichś tam perturbacji poważnych nie było. Podpisuję się pod taką konstatacją. Oczywiście z pewnymi obawami podchodziliśmy, bo jednak jest to duże wyzwanie logistyczne i to w innej aurze przy zachowaniu tych rygorów sanitarnych, o których przed chwilą też powiedziałem, one odnosiły się do przebiegu egzaminów maturalnych, egzaminu ósmoklasisty. Sami byliśmy ciekawi, jak to będzie. Jako kuratorium też nadzorowaliśmy je, wysyłając swoich pracowników jako obserwatorów. Ja pozostawałem w żywym kontakcie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, z szefem tej komisji, panem Piotrem Świędrychem. Gdyby coś się działo, otrzymywalibyśmy też natychmiast monity od uczniów czy też od rodziców, a chwalić Boga takich sytuacji nie było. W związku z tym odpowiedzialnie twierdzę, że oba te egzaminy, ósmoklasisty, jak i maturalny, przebiegły zgodnie z procedurami i z respektem dla tych reguł sanitarnych, które obowiązują w czasie epidemii koronawirusa. Ale rozpoczęły się wakacje, uczniowie też pojadą na różnego typu obozy, kolonie, zgrupowania i tak dalej. Jak to będzie przebiegało? Bo Państwo mogą skontrolować, czy te osoby, które organizują takie spotkania, przestrzegają wytycznych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, między innymi sanitarne.
czy dla szczególnie ucznia istnieje piękniejsze słowo niż wakacje, pewnie nie. Ja gorąco życzę, aby te wakacje były udane, aby były radosne, spełnione, pełne przygód, nowych przyjaźni, a nade wszystko, aby były bezpieczne. Bo to są wakacje bardzo szczególne, na które oczywiście można wybierać się indywidualnie i to już jest decyzja ucznia, jego rodzica. Natomiast będą też zbiorowe formy wypoczynku. Długi czas trwały deliberacje, dopuścić, nie dopuścić. Pojawiły się rekomendacje ministra zdrowia. Również są tutaj bardzo szczegółowe wytyczne, które obligują kadrę na tych obozach, organizatorów wypoczynku, czyli rozmaite podmioty, które organizują UFY wypoczynek, także uczestników, czyli dzieci, czyli uczniów. I to są te reguły, które my powszechnie znamy. To znaczy, że myjemy ręce, to znaczy, że na 4 metry kwadratowe jeden uczestnik, to znaczy, że na stołówce, zwłaszcza na stołówce, inne sprzęty oczywiście też odkażamy. Jeżeli już jesteśmy, to jesteśmy w swojej grupie. Rodzic, kiedy wysyła dziecko na taką zorganizowaną formę wypoczynku, podpisuje oświadczenie, że dziecko nie jest chore, że dziecko się nie komunikowało z osobą, która jest chora albo która byłaby ewentualnie podejrzana o to, że choruje. Podpisują również rodzice, opiekunowie oświadczenie, że gdyby cokolwiek się działo, co miałoby znamiona koronawirusa, że w ciągu 12 godzin to dziecko odbiorą. A więc tych obostrzeń jest bardzo dużo. Ale jeśli one będą przestrzegane, to się wszystko dobrze ułoży. Ale panie kuratorze, rodzice mogą podpisać to, bo już mają dość dzieci w domu. To wiemy wszyscy, bo... Rodzicom odpoczynek się także należy w jakimś sensie od dzieci, bo zwłaszcza tam, gdzie tych dzieci było więcej i trzeba było z nimi siedzieć godzinami i odrabiać pracę domową. Zrobić swoją pracę, robić równocześnie pracę nauczyciela, a potem jeszcze pracę rodzica. Pracę nauczyciela, wesprzeć nauczyciela, może pozostańmy przy takiej konstatacji, bo nauczyciele też zdalnie, ale wykonywali swoje obowiązki, natomiast wielkie ciężary spadły na rodziców i tym rodzicom też się relaks należy, a skoro tak, to może, jeśli to jest możliwe, warto, aby dzieci pojechały na tydzień, na dwa, po to, żeby rodzice również złapali trochę oddechu. No ale też tak sobie pomyślałam, że być może część rodziców, mimo że zagrożenie jakieś było, bo dzieci przecież kontaktują się z różnymi ludźmi i są również i z pracownikami medycznymi, z osobami chorymi, a poza tym często nie wiadomo tak naprawdę, z kim się komunikowały, to przecież mogą rodzice kłamać, żeby dziecko po prostu na te wakacje wypchać. Co w momencie, kiedy dziecko, które trafi na taką kolonię, faktycznie będzie chore i faktycznie będzie dowód na to, że miało kontakt. Wcześniej rodzice mimo wszystko zaświadczyli nieprawdę. Są jakieś konsekwencje? Zakładamy oczywiście dobrą wolę ze strony rodziców i o to prosimy. My musimy wszyscy wobec siebie być uczciwi, to dzięki temu tę długotrwałą walkę, bo to nie wiadomo ile jeszcze potrwa z koronawirusem, wygramy, bo krzywa zachorowań nam się spłaszczyła, ale trzeba pilnować, żeby to znowu nie odżyło i nie buchnęło tak jak jeszcze niedawno, na przykład na Górnym Śląsku. Natomiast są pewne zasady właśnie sformułowane w wytycznych, które obligują kadrę, która jeżeli na przykład zobaczy, że z dzieckiem jest nie tak, to szybki kontakt z lekarzem. Jeżeli to jest błyskawiczna sprawa, dzwonimy na odpowiedni telefon, a więc 112. Jedziemy do szpitala zakaźnego. Pytanie, w jakim stanie to dziecko jest? Czy to są jakieś dopiero symptomy, czy to już się stan zrobił jakiś taki gwałtowny, który będzie wymagał interwencji lekarza albo błyskawicznego zawiezienia do szpitala. Więc są świadomi opiekunowie, powinni być poinformowani przez organizatora, który tych opiekunów, bardzo często to są również nauczyciele, oni odbywają odpowiednie szkolenia. Te wytyczne są znane, to jest raptem kilka stron szczegółowych zapisów i podpowiedzi. W związku z tym twierdzę, że każdy z organizatorów i każdy z opiekunów wie, co do niego należy. A gdyby coś było nie tak, bo chciałbym też powiedzieć o roli kuratorium w tej sprawie. My jako Kuratorium Oświaty jesteśmy organem nadzoru pedagogicznego i do naszych kompetencji należy kontrola wypoczynku na terenie województwa. Obojętnie, czy organizatorem jest jakiś podmiot z Dolnego Śląska, czy z innych części kraju, to my kontrolujemy i statystycznie
to między 5 a 10% wszystkich wypoczynków kontrolujemy. To znaczy nasi wizytatorzy jadą na miejsce, patrzą, czy jest bezpiecznie, patrzą, czy jest zdrowo. Teraz będą oczywiście patrzeć, czy również te zasady sanitarne są przestrzegane. Gdyby coś było nie tak, to oczywiście błyskawicznie interweniujemy, zwracamy uwagę na uchybienia, ale też prosimy wszystkich Państwa, że gdyby ich dzieci albo oni sami posiedli informację, że czy to jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy o wszystko inne na obozie, na kolonii, jakiejś innej formy wypoczynku, na wycieczce, na zielonej szkole, etc. jest nie tak, to proszę dawać znać do kuratorium, a my natychmiast będziemy podejmować interwencję. A jaka to może być interwencja? Czy są jakieś narzędzia, żeby właśnie rozwiązać taką kolonię, czy takie spotkanie, czy nałożyć jakąś karę? Jak to wygląda od strony formalnej? To my wtedy informujemy organy, które są potem sposobne, czyli policja, czyli prokuratura, ale to jest ostateczność. Najczęściej wystarczy krytyczne spojrzenie, jakaś podpowiedź i uwaga, jeżeli stwierdzone zostały uchybienia i jeżeli się potwierdza na przykład relacja kogoś, kto nas poinformował, dzwoniąc czy pisząc maila, że coś jest nie tak na jakiejś kolonii, nie chcę już tu precyzować, co tam może być nie tak, ale różne rzeczy mogą być nie tak, no to wtedy sprawdzamy na miejscu. Jeżeli się potwierdza, no najprostsza metoda to jest szczera rozmowa i reprymenda na miejscu. Przecież nie o to chodzi, żeby ludzi nie wiadomo jak karać, tylko żeby przestrzegać przepisów prawa, żeby było bezpiecznie. Dużo dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie, ale to bezpieczeństwo nie tylko a propos koronawirusa, czy bezpieczeństwo w ogóle jest najważniejsze i zwłaszcza na to zwracamy uwagę. Za chwilę wakacje, ale później wraca rok szkolny. Przez bardzo długo nie było wiadomo, przez długi czas nie było wiadomo, jak ten rok szkolny będzie wyglądał. I póki co wiemy, że uczniowie wrócą do szkolnych ław. Naszym wielkim pragnieniem, oczekiwaniem i tęsknotą jest, aby zgodnie z polską tradycją 1 września zajęcia rozpoczęły się w szkołach, żeby było tak jak zwykle, czyli spotykamy się rano, odświętnie ubrani, bo to pierwsze spotkanie jest wielkim świętem dla całej wspólnoty szkolnej. Wszyscy się ustawiają na dziedzińcu albo w jakiejś auli. Pytanie czy pogoda dopisuje, ale jeśli pogoda jest, to najczęściej na jakimś dziedzińcu. Flaga nasza piękna, biało-czerwona, tak, wędruje na marsz, śpiewamy nasz wyjątkowy hymn i zaczynamy rok szkolny, nasze wielkie spotkanie, naukę, wychowanie, wzbogacanie się nawzajem. Szkoła jest naprawdę miejscem wyjątkowym, zasługuje na to, abyśmy spotykali się osobiście, bo nikt i nic nie jest w stanie zastąpić tego właśnie spotkania żywych ludzi. Online ma swoje znaczenie. To dobrze, że istnieją takie techniki. To świetnie, że prowadziliśmy nauczanie zdalne, ale jednak to nie jest to prawdziwe spotkanie, którego byśmy oczekiwali, za którym bardzo tęsknimy. A poza tym w kontaktach międzyludzkich ci młodzi ludzie, uczniowie, czy ci młodsi podstawówcy, czy ci starsi, uczą się jednak też socjalizacji, tak? Funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywania relacji. No to jest niezwykle ważna sprawa. Szkoła to nie jest tylko miejsce przekazywania suchej wiedzy, której to wiedzy mnóstwo dzisiaj mamy na dotknięcie ręki, wystarczy wysiągnąć telefon i uruchomić cokolwiek na jakimkolwiek urządzeniu mobilnym. Nauczyciel nie jest już jedynym źródłem wiedzy, stał się raczej tutorem, przewodnikiem, ale w szkole rzeczywiście zdobywamy różne umiejętności, w tym niezwykle cenne umiejętności interpersonalne, pracy w grupie. A jak my mamy się uczyć w grupie, jak my się spotykamy na Skype'ie? Podciągnęliśmy się informatycznie, to oczywiście brawo, widzimy się, słyszymy się, to świetnie. Natomiast żywego spotkania, żywego współdziałania nikt nic nie jest w stanie zastąpić. Stąd to wielkie oczekiwanie i wielka tęsknota, którą nie tylko ja wyrażam, ale tak jak mamy w środowisku, czy płynące ze środowiska różne informacje, czy również w mediach, obserwuję dzieci, uczniów, którzy są pytani, czy chcielibyście wrócić do szkoły. Zdarzało się, że te same osoby były szkołą zmęczone, marzyły o tym, żeby do szkoły nie chodzić, a dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Marzą o tym, żeby wrócić do szkoły. Czyż to nie piękne? I te apele, które zazwyczaj kojarzą się uczniom z tym, że są nudne i trzeba je wytrzymać, to teraz podejrzewam, że z chęcią pójdą na apel, bo będzie można zobaczyć wszystkich kolegów i koleżanki. O paradoksie, szkoła stała się dzięki koronawirusowi bardzo atrakcyjna. Tak, paradoks, ale taki na sam koniec, panie kuratorze, wniosek z tego, co nas spotkało przez ostatnie miesiące. Jakie wnioski pan jako przedstawiciel kuratorium oświaty może wyciągnąć z tego roku szkolnego?
Ja myślę, że jako całość, jako środowisko, że zdaliśmy ten egzamin, że sprostaliśmy temu wielkiemu wyzwaniu, jakim było zdalne nauczanie, więc ja oceniam pozytywnie. Przybyło wiedzy, przybyło doświadczenia, przybyło także sprzętu, więc myślę, że gdyby, co nie daj Boże, przydarzyła się kolejna fala koronawirusa, bądź za lat kilka, kilkanaście, zdarzyła się nam jakaś podobna przypadłość, to będziemy dużo, dużo bardziej przygotowani. Doświadczenie uczy. Uczymy się na błędach. Przybywa wiedzy, przybywa doświadczenia, myślę, nie tylko uczniom, także rodzicom, a zwłaszcza nauczycielom. To są bezcenne doświadczenia. Poszukajmy pozytywów w tej trudnej sytuacji. Ważne jest to, że poradziliśmy sobie. Raz jeszcze chciałbym całemu środowisku, całej naszej, użyję tego słowa, ale czynię to odpowiedzialnie, całej naszej wielkiej dolnośląskiej rodzinie podziękować, bardzo nisko się ukłonić, życzyć zdrowych, pięknych, bezpiecznych wakacji, a nade wszystko, abyśmy mogli się tradycyjnie już normalnie w szkole spotkać 1 września. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu. Moim i Państwa gościem był dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk, a ja również przyłączam się do życzeń Pana kuratora i życzę Państwu radosnych, spokojnych i pełnych wypoczynku wakacji. I dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.